Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Zwołaliśmy konferencję na temat co dalej po Rio, co dalej z polskim sportem. Chcieliśmy tę konferencję podzielić na dwie takie części. Jedną przedstawi Szymon, drugą przedstawię ja. Szymon przedstawi taką naszą, trochę subiektywną ocenę tego, co mieliśmy okazję oglądać jeszcze kilka dni temu, a ja powiem o tej ciemnej stronie sportu, o tej ciemnej stronie, którą żyliśmy przez pierwszy tydzień Igrzysk Olimpijskich, czyli o dopingu. Proszę Państwa, zakończyły się Igrzyska 31. Olimpiady w Rio de Janeiro. Rozpoczęła się Olimpiada 32, której Igrzyska będziemy mieli za 4 lata w Tokio. Cieszyliśmy się z 11 medali polskich sportowców, w tym 2 złotych w wykonaniu naszych pań. Natalia Madaj, Magdalena Fularczyk-Kozłowska i oczywiście Anita Włodarczyk, jej fantastyczny występ określony rekordem świata. To chyba te najlepsze momenty polskiej reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich. Musimy sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście tak dużego kraju i tak licznej reprezentacji, 246 sportowców, wynik 11 medali to jest ten wynik, na który nas naprawdę stać. Było kilka wpadek spektakularnych, było kilka braków szczęścia, jak chociażby Maria Andrzejczyk w rzucie oszczepem, której zabrakło 2 centymetrów do tego, żeby wywalczyć brązowy medal. Ale taki jest sport i dlatego ten sport jest piękny i dlatego go kochamy. Było też kilka wpadek organizacyjnych, no bo chyba taką wpadką można nazwać niefrasobliwość Polskiego Związku Pływania i nie wpisanie naszego zawodnika na listę startujących. Nie wiem, jak określić przeloty pewnych naszych reprezentantów na Igrzyska Olimpijskie. Między innymi Agnieszki Radwańskiej czy Jareda Szegumo, który pojawił się w wiosce olimpijskiej na 13 godzin przed startem w biegu maratońskim, zmieniając 5 stref czasowych, przylatując do Rio de Janeiro. Dla mnie są to rzeczy niewyobrażalne i pokazują trochę braku profesjonalizmu, jeżeli chodzi o ten sport na najwyższym poziomie, bo nie powinniśmy za 5-12 popełniać tak rażących błędów, bo zawodnicy przygotowywali się wiele lat, wiele pieniędzy zostało na nich wydanych, wiele potu ich treningi musiały wynieść, a potem popełnia się tak kuriozalny błąd i przekreśla marzenia o dobrym wyniku, a takie rzeczy rzeczywiście mieć miejsca nie powinny. Było kilka przyjemnych niespodzianek, ale ogólnie chyba start naszej reprezentacji stawia pytanie, co dalej, bo nie jest to w moim przekonaniu to, na co liczyliśmy. Sami zakładaliśmy tutaj na konferencji prasowej, że tych medali będzie ponad 15 i to też, szczerze powiedziawszy, ze swojej strony zakładałem to jeszcze z dużym zapasem. Myślałem, że tych medali jesteśmy w stanie zdobyć dużo więcej. Okazało się, że świat na Igrzyskach Olimpijskich walczy bardzo mocno, a my jesteśmy trochę wycofani i teraz pytanie jest takie, czy rzeczywiście to jest nasz realny poziom, czy zawiodło kilka aspektów, czy zawiodła nasza psychika sportowców, czy zawiodła organizacja, czy może okazuje się, że proces szkoleniowy nie był do końca wymierny i taki, jak być powinien, bo w pewnych dyscyplinach sportu można było takie wrażenie odnieść. Na pewno teraz jest czas na to, żeby w sposób dokładny zastanowić się i przeanalizować start reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich i my ze swojej strony deklarujemy wszelką pomoc w tym zakresie, jeżeli pan minister sportu, Ministerstwo Sportu będą zainteresowani tym, ażeby porozmawiać na temat tego, co dalej można ze sportem robić. Dwoje mistrzów olimpijskich jest do dyspozycji. Dziękuję bardzo. To było takie krótkie nasze podsumowanie. Ja chciałem się dołączyć do gratulacji dla wszystkich naszych sportowców, no przede wszystkim medalistów, ale wszystkich tych, którzy zajęli bardzo dobre miejsca, osiągnęli życiówki, przygotowali się na ten najważniejszy start czterolecia w 100% i z tego startu są zadowoleni. Jeszcze raz im serdecznie gratuluję. Tak jak powiedziałem na samym początku, ja chciałem powiedzieć o tej ciemnej stronie sportu, czyli o dopingu. Szanowni Państwo, no przez pierwszy tydzień Igrzysk Olimpijskich po tym świetnym występie Rafała Majki i brązowym medalu
w zasadzie żyliśmy tylko jednym. Czy próbka B jednego z braci da wynik pozytywny i kto będzie następny. Naprawdę to były czarne dni polskiego sportu. Ja nie przypominam sobie Igrzysk Olimpijskich, a tak jak Szymon startowałem 5 razy, żebyśmy my musieli zajmować się takim problemem jak doping w sporcie na Igrzyskach Olimpijskich, żebyśmy my musieli zadawać sobie pytanie, dlaczego te wyniki nie przyszły wcześniej i dlaczego nasze laboratorium nie zdążyło wydać tego werdyktu, nie zdążyło nam powiedzieć, że te wyniki były pozytywne. Z jednej strony ich naprawdę rozumiem, bo nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, że nasi zawodnicy byli łapani na Igrzyskach Olimpijskich. Musieliśmy sobie i zaczęliśmy sobie zadawać pytanie, czy przed kolejnymi Igrzyskami wszyscy zawodnicy muszą przejść testy antydopingowe. No to ta sytuacja wydaje się dosyć śmieszna, ale i tragiczna, tak? Czyli będziemy przez pryzmat tych dwóch zawodników musieli badać całą reprezentację, żebyśmy w spokoju mogli Igrzyska Olimpijskie w Tokio oglądać, żebyśmy się nie zastanawiali, czy za chwilę któryś z naszych zawodników nie zostanie przyłapany na dopingu. Powiem tak, to były bardzo, bardzo smutne i ciężkie chwile dla wszystkich kibiców, którzy oglądali Igrzyska i dla wszystkich reprezentantów Polski, którzy byli tam i wszystkich sportowców, którzy siedzieli gdzieś przed telewizorami. Przez wpadkę tych dwóch zawodników, wydawałoby się zawodników, którzy będą walczyli o medale olimpijskie i po wpadce jednego zawodnika tutaj w Polsce, złe światło rzucone zostało na całą reprezentację Polski i na wszystkich sportowców, bo wielokrotnie po tym, co się stało, mieliśmy okazję słyszeć, że wszyscy sportowcy biorą, tylko to jest kwestia czasu, kiedy zostaną złapani. To ja się z tym całkowicie nie zgadzam, bo to jest bardzo krzywdzące. My nigdy nie używaliśmy środków dopingujących. W zasadzie 99,9% sportowców tego nie robi i to jest naprawdę bardzo, bardzo smutne, że taka opinia o nas, sportowcach, bierze się poprzez wpadkę tych dwóch zawodników. Szanowni Państwo, jeden, no nie z tych dwóch, ale ten trzeci, który został złapany, Krzysztof Szramiak, druga jego wpadka przed Igrzyskami w Londynie, został zdyskwalifikowany. Na szczęście udało się to zrobić jeszcze przed samym wylotem, więc na Igrzyska do Londynu nie pojechał. Teraz też był rezerwowym i czekał w razie czego na wylot, jakby coś się stało, ale się nie doczekał, bo został drugi raz złapany na używaniu środków niedozwolonych, tym razem na hormonie wzrostu. Powiem tak, po swoim, jeszcze przed tym jak się dowiedział, zamieścił tak na swoim profilu społecznościowym, publicznym dla wszystkich, taki wpis, który mocno uderzył w moją osobę, łącznie z groźbami karalnymi, które w tym wpisie zamieścił. Ja się zastanawiałem mocno, co z tym robić, czy odpuścić sprawę, czy nie, ale wspólnie z mecenasem i wspólnie z moimi znajomymi stwierdziliśmy, że nie można sobie na to pozwolić, żeby człowiek, który bierze pieniądze od naszego państwa, bierze pieniądze z Ministerstwa Sportu, ma pieniądze na przygotowania do Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich, bierze stypendium, używał takiej mowy nienawiści na swoim profilu społecznościowym, łącznie z tym, że tego wpisu nie zdjął, ten wpis nadal istnieje, wszyscy sobie mogą go przeczytać, grozi sznurem, grozi gilotyną, używa naprawdę niewybrednych słów, więc sprawa na pewno znajdzie swój finał w sądzie i na pewno człowiek, który gra nieczysto, który przyczynia się, że o wszystkich sportowcach mówi się źle mówi się o ciężarowcach, na pewno za te słowa odpowie. Szanowni Państwo, my już wcześniej z Szymonem mówiliśmy o tym, że te kary za doping powinny być zwiększone, że powinno być nie tylko
zwiększona długość dyskwalifikacji, bo będziemy postulować, żeby ta dyskwalifikacja była dożywotnia, bo widać, że te dyskwalifikacje na kilka lat nie przynoszą efektu, bo zawodnicy zostają odwieszani i później robią to drugi raz. Tak więc będziemy postulować o zwiększenie dyskwalifikacji na dyskwalifikację dożywotnią i będziemy postulować za tym, żeby obciążyć finansowo zawodników, którzy stosują te niedozwolone środki. Zresztą też mówiliśmy o tym wcześniej. Szanowni Państwo, przygotowanie zawodnika na igrzyska w tym cyklu czteroletnim to są ogromne pieniądze, dochodzące prawie do miliona złotych. I jak państwo łoży tak ogromną kwotę na zawodnika, którego później dzień, dwa czy trzy dni przed startem dyskwalifikujemy i wyrzucamy z reprezentacji, to tak jakbyśmy wyrzucili milion złotych do śmieci. Będziemy chcieli, żeby zawodnik odpowiadał za to, żeby odpowiadał finansowo. Może to spowoduje, że taki zawodnik trzy razy zastanowi się, zanim weźmie środki zakazane, czy zanim zacznie się dopingować. I mam nadzieję, że wspólnie z Ministerstwem Sportu będziemy działali w jednym kierunku. Ja wiem, że to są przykre sprawy, wiem, że to są trudne sprawy, ale nie możemy o nich zapominać, bo Międzynarodowy Komitet Olimpijski postanowił walczyć z tym jeszcze bardziej stanowczo i my tak samo będziemy to robić. Bardzo dziękuję.